Cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj odcinek z top 3 GFX paków do oczywiście Photoshopa za darmo. Na początku chciałem wam powiedzieć, żebyście zostawili oczywiście łapeczkę w górę pod tym filmem oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych filmach na moim kanale. Tu wam się aktualnie teraz wyświetla lista ostatnich dwóch w sumie subskrybentów, którzy zasubskrybowali mój kanał i mają ustawioną subskrypcję na publiczne, więc po prostu pokazali mi się w YouTube Studio i zrobiłem sobie screena i stwierdziłem, że pokażę ich na odcinku, bo obiecałem kiedyś, że będę was pokazywał na odcinku, ale nie każdy z was ma, z tego co widzę, publiczne suby, więc jeżeli ty chcesz być na odcinku następnym i jeżeli chcesz się wyświetlić tak jak ci koledzy, to musisz mieć ustawione na publiczne suby i będziesz wtedy na moim odcinku jako subskrybent. Także dziękuję wam bardzo, chłopacy, za zostawienie suba. No i co? No i oczywiście, tak jak mówiłem, dzisiaj trzy mapki do Photoshopa. Za darmo oczywiście będziecie mogli sobie je pobrać na stronce Mediafire lub na jakiejś tam innej, zależy na jaką wrzucę. No i będą to mapki, boże, przepraszam, GFX paki oczywiście z, no, jakimiś tam, wiecie, takimi tam typu sandbars, particles, efektami, po prostu dodatkami do, wiecie, do miniaturek, do bannerów, do awatarów, do wszystkiego, do czego tylko będziecie potrzebowali, do tego będą oczywiście te GFX paki. Oczywiście będą to wybrane takie, wiecie, najlepsze GFX paki, bo no jednak są to top, także nie będą to na przykład moje, czy no po prostu moje, a będą to innych grafików, takich, wiecie, bardziej już profesjonalnych, także możecie po prostu mi zaufać i sobie to wszystko pobierać. Ja co, bez zbędnego przedłużania już przechodzę do pokazywania wam tych trzech GFX paków. Definitely needs officials.